Płaski po horyzont pejzaż Żuław wcale nie jest nudny. Według wielu to krajobraz dla konesera. Zachęca do refleksji nad współczesnością i nad historią, do własnych przemyśleń i uważnego rozejrzenia się dookoła. Rozległą równinę w delcie Wisły przecina sieć rzek, kanałów i rowów melioracyjnych. Żuławy to dosłownie kraj na wodzie. Zadziwiają nadzwyczajnym porządkiem pól, niezwykle bujną roślinnością oraz praktycznie niezmienionym przez wieki układem wsi i łączących je dróg. Wiele dróg zachowało tutaj dawny wygląd i urok, brukowaną nawierzchnię oraz aleje starych drzew. We wsiach, a historia większości z nich sięga średniowiecza, widać różnorodność typów ukształtowania przestrzennego. Mimo powodzi i okresowych podtopień, mimo zniszczeń ostatniej wojny, a w okresie powojennym postępującej degradacji dziedzictwa kulturowego, na Żuławach zachowało się wiele zabytków. Do najbardziej interesujących należą domy podcieniowe. Jesteśmy w Markusach na Żuławach Elbląskich. Jeszcze około 1300 roku ten teren był w dużej mierze pokryty wodą. Do początków XVII wieku na większości obszaru nie było żadnych siedlisk ludzkich. Markusy zostały założone w XIV wieku. Stał tu krzyżacki dwór z kaplicą należący terytorialnie do komturstwa dzierżgońskiego. Miejscowość najprawdopodobniej została zniszczona przez powodzie lub wojny w XV wieku. Odrodziła się ponownie w XVI wieku za sprawą osadników z Niderlandów, którzy mieli doświadczenie w osuszaniu podmokłych terenów i zamienili Żuławy w jeden z regionów o najżyźniejszych glebach w Europie. Najstarszym zabytkiem Markus jest dom podcieniowy z 1789 roku, roku wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Stosunkowo niewielki dom jest ostatnim takim domem, który zachował się w Markusach. Do naszych czasów nie przetrwały trzy inne istniejące tutaj kiedyś domy podcieniowe, o których wiadomo, a mogło być ich prawdopodobnie więcej. Urokliwy, jasnożółty kolor podcienia tego domu jest niezwykły, ale nie jest to kolor oryginalny. No, żaden z domów zachowanych do dnia dzisiejszego nie ma oryginalnego koloru. One były ustawicznie remontowane, modernizowane, malowane, tak przynajmniej zachowywali się, traktowali je właściciele, którzy dbali o dom. No ten akurat ma to szczęście, że był w rękach tej rodziny od 1947 roku i na ile mogli, starali się o niego dbać. W porównaniu z wieloma innymi domami tutaj żuławskimi, ja sprawdzałem w naszych dokumentach, on miał szereg bieżących napraw, remontów, które może tak nie widać, ale gdyby nie one, to by ten dom w takim dobrym stanie się nie zachował. Dom mamy okazję zwiedzić dzięki właścicielce, pani Urszuli Wickiej, która podkreśla, że wszystko tutaj jest tak, jak było dawniej, czyli do końca II wojny światowej. Rodzice pani Urszuli dbali o gospodarstwo jak tylko potrafili. Sama pani Urszula jest emerytowaną nauczycielką, dużo wie o historii Żuław i jest do tego miejsca niezwykle przywiązana. Pod podcień, wysunięte przed front budynku, oparte na słupach pomieszczenie na piętrze, zajeżdżały kiedyś bryczki i wozy ze zbożem. Przez klapę w stropie podcienia worki zboża wciągano do wystawki, spichrza oraz na pozostałą część poddasza. Z podcienia tego korzystamy w ten sposób, że tu samochody podjeżdżają. Jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie w gości, czy tak w ogóle jakiś zainteresem, to tutaj podjeżdżamy, bo kiedyś tutaj bryczki podjeżdżały. Pod tego jeszcze, no, za niemieckich czasów oczywiście, bo myśmy nie mieli. I czasami nawet można było schować wóz zbożem, ze zbożem, jeżeli deszcz szedł, a burza. To było, tak? Tak, barierki barierka, tak. Wszystko było, cały ten, no ta weranda taka właściwie to była. I te furtki, to wszystko było. Barierka i furtka odgradzają miejsce, w którym można było wykonywać prace domowe i gospodarskie albo wypoczywać. Teraz swoje stałe miejsce ma tutaj kot. Na barierce przedwojenni właściciele zrobili coś w rodzaju stałych osłonek, ale kwiaty nie utrzymują się tutaj ze względu na przeciągi. Dom, obora, duża dwuklepiskowa stodoła są ze sobą połączone i razem tworzą zagrodę typu holenderskiego. Tego typu zabudowań gospodarskich było i wciąż jest na Żuławach wiele.
Ich powstanie wiąże się z przybyciem na te tereny w XVI i XVII wieku osadników z Niderlandów. Zarówno część mieszkalna, jak i gospodarcza wymagają gruntownego remontu, jednak właścicieli na to nie stać. I to niestety na Żuławach smutna prawidłowość. Znaczna część historycznej architektury wiejskiej popada w ruinę lub jest remontowana niezgodnie z zasadami konserwacji zabytków, bo właściciele nie są w stanie temu podołać. Zmieniła się też struktura wsi i technologia, stodoły przestały być potrzebne, a utrzymanie olbrzymiego budynku stało się nieopłacalne. Tutaj obora i stodoła są w znacznie gorszym stanie niż dom. Na szczęście jeszcze istnieją i można zobaczyć, jak dawniej wykorzystywano tę przestrzeń. Wnętrze tej stodoły jest ogromne. Duże. Proszę pani, to była dwuklepiskowa stodoła. Tu jedno było klepisko, a tu drugie, te większe było klepisko. I w tych sąsiekach, czy zapolach inaczej można powiedzieć, to tu było składowane zboże przed młóceniem. To nawet mając 10 hektarów, to myśmy tak dużo mieli tego zboża, że sięgało do tej drugiej belki. To było bardzo ciężko podawać z woza snopy. Tutaj siano było też składowane, ale tam nad tą szopą. A tu siano było nad tym, nad oborą, pod sam szczyt. Ta część tutaj, do czego było wykorzystywane? A tutaj, proszę pani, tutaj to było wykorzystywane też. Siano się układało tu, gdzie ta trzcina leży. A tutaj to zimą cielaki stały. Tylko było zadaszenie takie, żeby im zimno tak nie było bardzo. No, a ta trzcina to myśmy osobiście kosili z moim mężem na starej tynie tak zwanej. To jest w miejscowości Gajowiec, tak dalej tam, za Gajowcem, bo mieliśmy pozwolenie na to wykaszanie tej trzciny, bo mój mąż sam krył dach. Te drabiny to robił mój ojciec. Tylko one są już teraz nieużyteczne, bo one są, znaczy się, już struchlałe. Zamoknięte są. I to było cięte na tak zwanej trajzedze, taka na pile. Rozcinali, bo brat przywiózł ogromne, długie żerdki. To są z tego... chyba świerkowe. I on robił to z jesionowych tych szczebli. I one sam służyły nawierza. Też do one reperacji. One służyły do dachu. I tak wysokie były, że trzeba było jedną postawić i jeszcze sztukować drugą. Gospodarstwo stoi w zakolu rzeki Tyny. Jest od niej odgrodzone wałem, ale jak na całych Żuławach położonych w znacznej części poniżej poziomu morza, tak i tutaj niebezpieczeństwo powodzi istnieje i jest realne. Bywały groźne sytuacje, jak na przykład w 1959 roku, kiedy pod wodą znalazły się okoliczne pola. Ale po wojnie sam dom nigdy nie został zalany. Część gospodarcza jest wyraźnie większa od części mieszkalnej. Wyraźnie widać segmentowy układ zagrody holenderskiej w typie wzdłużnym. Na początku niewielki dom, za nim wyższa, szersza i dłuższa obora z magazynowym piętrem i jeszcze większa, jeszcze szersza stodoła na zrzęte zboże i słomę. Pozwalało to na niewielkim terenie skupić najważniejsze funkcje gospodarstwa. Kiedyś w pobliżu znajdował się sad i warzywnik. Powojenni właściciele ogród warzywny założyli przy północno-wschodniej ścianie domu. Na owoce tu nie jest teren, bo tu jest i mokro, i zimno. Ale warzywa to piękne rosną, bardzo piękne. Z uwagą przyglądamy się części mieszkalnej zagrody holenderskiej. Z takich ciekawych elementów to jest to szerokie okno do pokoju, trójdzielne, z okiennicami jednymi łączonymi. I tu w połaci dachowej jest okno powiekowe naprzeciw podcienia. Ono teraz jest... Bawole oko? Nie, raczej powiekowe, bo... To jest nazywane czasami bawole oko, wole oko, ale to jest okno, nazwijmy to powiekowe. Bardzo takie charakterystyczne dla tych sylwetek żuławskich domów. Na ścianie szczytowej, wschodniej, widać jak kolejni właściciele remontowali ten drewniany budynek. W XIX albo już w XX wieku na ścianach położono tynk. W szczycie zamontowano niewielkie okna, świetliki w kształcie rąbów i wymieniono belki narożne. Problemem starych drewnianych domów na Żuławach jest panujący w nich chłód, który szczególnie doskwiera zimą, jesienią i wiosną. Pokoje trudno jest nagrzać, tylko w części z nich znajduje się piec. Tak zwana biała kuchnia, która przylega do czarnej, zlokalizowanej u podstawy komina,
jest jednym z najczęściej i najchętniej używanych pomieszczeń. Jest tu przytulnie, jasno i ciepło. Pani Urszula przygotowuje tu posiłki i prasuje. To też dobre miejsce na rozmowę. Pani Urszula z rodzicami i rodzeństwem przyjechała do Markus z okolic Białej Podlaskiej pod koniec sierpnia 1947 roku. Dom, kiedy zobaczyła go po raz pierwszy, był zarośnięty zielskiem, pokrzywami i trzcinami. Wewnątrz był wyszabrowany. Proszę pani, ja miałam równo 7 lat. Przyjechało nas osób 5, to znaczy się rodzice, nas dwoje dzieci i jeszcze była z nami bratowa mojej mamy, która z nami była już od dawna. I pierwsze wrażenie, proszę pani, nie mogłam po prostu trafić tutaj, bo zatrzymaliśmy się u wujostwa przez kilka dni, dlatego że tutaj trzeba było wysprzątać, żeby tu wejść. Bo dlatego, że tu było bardzo dużo papierów i na strychu była rozpruta pierzyna, bo tak strasznie ogromnie wiele pierza było. A żadnych, znaczy się mebli, nic nie było, wszystko, okien nie było. Wszystkie okna były wyjęte, tylko były drzwi. I dobrze, że się uchowały, bo oryginalne drzwi zostały. Od rozbiorów Polski aż do końca II wojny światowej Żuławy leżały w granicach Prus, a potem państwa niemieckiego, z 20-letnim epizodem istnienia wolnego miasta Gdańska, którego obszar objął tereny po zachodniej stronie Nogatu. W czasie II wojny światowej, kiedy wojska niemieckie ponosiły na froncie klęskę za klęską, a front był już blisko, mieszkańcy Żuław w obawie przed nadciągającą armią radziecką porzucili swoje domostwa. Markusy ewakuowano 24 stycznia 1945 roku. Gdy rodzina pani Urszuli przybyła tutaj, nikogo z poprzednich mieszkańców dawno już w domu nie było. Oni wszyscy wyjechali przed 24 stycznia 1945 roku, bo tu była ewakuacja, ale Niemcy sami tą ewakuację robili, bo już nadchodził front do Elbląga ze wschodu. Już Sowieci tutaj następowali, więc oni przed nimi, ludzie wyjeżdżali już, Niemcy, zostawiali gospodarstwa, no znaczy się opuszczone były te gospodarstwa. Od córki dawnych gospodarzy pani Urszula usłyszała, że Otto Giertz kupił dom wraz z budynkami gospodarczymi i ziemią w 1918 roku i że wcześniej gospodarstwo należało do rodziny Menonitów, potomków osadników z Niderlandów, wyznawców religii będącej odłamem protestantyzmu. Otto Giertz miał mleczarnię, produkował sery, które nawet zdobywały nagrody. Hodował także świnie. Oprócz domu połączonego z oborą i stodołą musiały tutaj stać jeszcze inne budynki. I właśnie te się wyorują ciągle jakieś cegły. Masa była tych ułomków takich ceramiki jakiejś. To było gliniane. Wszystko takie malowane, gdzieś w takich kolorach, takich pastelowych. Ale z tego nic nie można było zrobić, bo to było, proszę pani, takie no pojedyncze, takie kawałeczki były. To kilkadziesiąt wiader żeśmy tego wyszukiwali co roku. Jeszcze do tej pory cegły zbiera się. Dom podcieniowy w Markusach jest jednym z tych, w których zachował się pierwotny układ pomieszczeń. Dzięki temu, że wnętrze nie było przebudowywane, możemy zobaczyć, w jakim otoczeniu żyli dawni mieszkańcy Żuław. W małym pokoju, który sąsiaduje z białą kuchnią, znajduje się piec. Jest tu jasno i ciepło. To miejsce odpoczynku. Za nim odgrodzona jest alkowa. Niewielkie pomieszczenie pełni rolę sypialni. W południowo-wschodnim narożniku domu znajduje się wielka izba. Obecnie jest rzadko wykorzystywana, ale świetnie nadaje się na większe spotkania w gronie rodziny i przyjaciół. Pokój ten jest najmniej używany, dlatego że to do celów gospodarczych on się nie nadaje, tylko raczej do takich reprezentacyjnych. No wspomnienia tutaj mam i przyjemne, i nieprzyjemne, bo tu już z tego pokoju wyszły 3 osoby zmarłe, bo tu się tak było. No a jakieś przyjęcia też były, bo chrzciny były mojego brata najmłodszego tutaj. Proszę państwa, ślub mój tu się odbywał, to znaczy ślub nie, tylko przyjęcie weselne. Nie było wielkie, ale było.
Tutaj w tym właśnie pokoju to było. W wielkiej izbie widzimy prawdziwą rzadkość. Wbudowaną w ścianę przepiękną drewnianą szafkę ścienną o bogatej dekoracji. Wykonano ją metodą intarsji. Dekoracje ułożono z kawałków różnych rodzajów drewna. Kiedyś takie szafki i szafy ścienne stanowiły standardowe wyposażenie domów żuławskich. Obok stoi piękny piec o kaflach z motywami zwierzęcymi. Prawdopodobnie powstał w słynnej cesarskiej manufakturze w Kadynach, położonej nad Zalewem Wiślanym, niecałe 40 km od Markus. Do wielkiej izby można wejść od strony mniejszych, prywatnych pomieszczeń, a także od frontu, z głównej sieni. Niestety tych drzwi nie da się już otworzyć. Podłoga się podnosi. Widocznie są zepsute te zmurszałe legary, tak. I ona poszła do góry i nie można przez to samo drzwi otworzyć. O, drzwi się nie otwierają, nie otwierają. Wychodząc z wielkiej izby, zwracamy uwagę na okazałe podwójne drzwi z zachowanymi dekoracjami i oryginalnym zamkiem. Poprzez pokoik i białą kuchnię wychodzimy do sieni gospodarczej. A tu jest sień gospodarcza, proszę Państwa. Z tej sieni wchodzimy do różnych pomieszczeń. Są główne drzwi przejścia do obory. Tu się wchodzi do obory. Tu bydło było w oborze. Następna, też taka mało widoczna, jakby za ściana, tu jest komora. O, taka na różne takie przetwory, czy tam jakieś inne rzeczy. Tu jest komora, w której był rezerwuar wody, bo oni mieli jakąś pompę, którą naciągali wodę i z tego rezerwuaru, z takiego dużego balona, szła woda do pojenia bydła w oborze. Jedne z drzwi prowadzą na dwupoziomowy strych. Na pierwszym poziomie znajduje się kilka pomieszczeń. Pierwsze jest pełne przedmiotów, które przypominają pani Urszuli przeszłość i najbliższych. W drewnianej niecce wyrabiało się ciasto na bułki lub pierogi. W dzieży wyrastało ciasto na chleb, który pieczono raz na tydzień. Kosz służący do siania zboża wieszało się na szyi na parcianym pasie. Zrobił go jeszcze w latach 20. wuj pani Urszuli. Kosze do zbierania kartofli uplótł z witek wierzbowych jej tato, już tutaj, na Żuławach. Jest szufla, którą co jakiś czas przerzucano zboże, aby nie zatęchło, i bańka na mleko z kranem u dołu, w której zbierało się śmietanę. A to są buty mojego ojca. Tak zwane oficerki, tylko już tak. Bardzo dobry stan. W bardzo dobrym stanie są. Zobacz, nie podeszła. Odzelowana była wielokrotnie, ale tu. Z prawidłami. Z prawidłami, tak, proszę pani, dlatego, żeby się cholewy nie niszczyły, żeby się nie zapadały cholewy. Ale cholewy, pięknie wykonane. No to robił szewc taki. To już teraz tych szewców nie ma. To było robione już tutaj, w Elblągu. W sąsiednim pokoju mieszkały kiedyś córki państwa Gierców. Stoją tutaj różne, rzadziej używane rzeczy, jak pierzyny, które zimą są jak znalazł. Jest maglownica do bielizny i coś jeszcze. Tu jest jakaś taka szafka. Tak, to jest specyficzna szafka taka, proszę bardzo. O, to jest ala ubikacja. O, proszę. Tu się otwierało, tu się nocnik wstawiało, może tylko pan z tej strony. Nocnik też gdzieś widzieliśmy w innym miejscu. No, proszę bardzo. I tu było takie coś, takie urządzenie. U powały wiszą suche bukiety. To są bukiety, związanki tak zwane, robione na święto Matki Boskiej Zielnej, na 15 sierpnia. W niebo wzięcia Najświętszej Panny Marii to się nazywa to święto. Tu są wszystkie kwiatki, które rosną w ogrodzie. A tutaj są dwa takie, takie wiązanki. To jedna jest, kiedy zakończył mój ojciec, a zaczynał mój mąż gospodarkę. To bo tutaj tak, widzę zboże, kłosy. No tak, bo to oni jeszcze sieli zboża. Ponieważ ja nie sieję zbóż, więc nie mam w tych wiązankach swoich, osobistych teraz, co ja robię, to już nie mam zbóż. Obok jest jeszcze jedno pomieszczenie, a w nim kolejna pamiątka. Oleodruki z wizerunkami świętych, które ciocia pani Urszuli kupiła w latach 20. od obwoźnych handlarzy. Teraz to prawdziwy unikat. Na ścianie konserwator zabytków Jerzy Domino dokonuje ciekawego odkrycia. Takie kolorowe tapety to praktycznie z tych domów
z łaski, to ja... Ona przypomina trochę te materie, które możemy... Ja nie widziałem, tak bogatych nie widziałem jeszcze. Warto byłoby ją całą jak gdyby zakonserwować, bo to jest duży fragment tak dobrego wzoru, tak doskonale zachowanej dużej powierzchni tej oryginalnej tapety. Tu jest schowek taki, który był tak zrobiony, że wyglądało jak tolita ściana i nie było go widać z tamtej strony tego schowka. Tu przetrzymywano wszystkie produkty takie widocznie lepsze, bo tutaj jest o na wędliny i jeszcze stały beczki z grochem, fasolą, mąką, takimi różnymi. I oni mieli to, Niemcy, tutaj ci mieszkańcy tego domu, właściciele poprzedni, na wojnę przyszykowane. Wszystkie takie tego. I któryś z żołnierzy już jak tu przyszli po wojnie, to znalazł to. No, front jak przechodził i znalazł to i to wszystko zostało zabrane. Skrytka przylega do komina, który wykorzystywano także na wędzarnię. Po drodze mijamy pokoik, w którym mieszkała służąca państwa Gierców. W czasie wojny była to Polka, skierowana tutaj przez Niemców na roboty przymusowe. To służyło do przechowywania zboża. To tak zwany spichrz jest. Tutaj ta deska i przy tych słupach oddzielała jeden gatunek zboża od drugi. Na przykład to była pszenica i to jeszcze jedna deska szła w poprzek, bo jedna była pszenica zimowa, druga była wiosenna pszenica, jara tak zwana. A tu na przykład mógł być jęczmień z owsem. Także tu było dość sporo tego zboża. Dużo było zboża. Pod ścianą stoi szafa. Jak mówi pani Urszula, to posagowa szafa jej męża, który przywiózł ją tutaj po ślubie z Elbląga. A tu jest przejście na tak zwaną drugą górę, wyższą jeszcze od tej. Poddasze wykorzystywano jako przestrzeń do magazynowania zboża. Teraz tylko buszują tutaj, niszcząc podłogę, kuny, których nie udaje się wytępić. A to jest łóżko posagowe mojego ojca. Bo to kiedyś taka była moda jeszcze przed wojną, że każdy kawaler musiał mieć łóżko. A panna już miała wyposażenie tego łóżka. Pierzyna, no i te wszystkie poduszki i tam inne dodatki. Kapa na łóżko musiała być. Ale zostały tylko... Tylko te szczyty zostały. Szczyty. Widocznie do komuś, do czegoś były potrzebne boki. A ten dół z tych desek, to był z desek zrobiony. Z takich w poprzek idących. Na każdym kroku spotykamy przedmioty, które mają dla pani Urszuli dużą wartość sentymentalną. Widzimy też jej wielką troskę o dom, ale i to, że wymaga on licznych napraw. Proszę pani, o ten dom to trzeba ciągle dbać, bo tu zawsze jest coś do zrobienia, coś do naprawienia, ale to trzeba na to duży nakład finansowy. Bardzo dużo kosztuje takie utrzymanie takiego domu rzeczywiście w takim porządku, jakim on powinien być. Ale to jest niemożliwe dla jednej osoby, żeby takie coś utrzymać, taki budynek. A jak tu Niemcy mieli lepiej, ci poprzedni właściciele. Bo u nich było dużo rzemieślników, którzy się tylko tym zajmowali. A u nas nie ma tego. U nas każdy gospodarz musi sam o wszystko się troszczyć. Także to jest bardzo, bardzo trudne utrzymanie tego domu. Na przykład on potrzebuje bardzo dużo opału. Trzeba dużo drewna się nastarać na zimę. Węgla, żeby to ogrzać i opalić, bo gdyby to nie było takie ogrzewane i opalane, no to by ciągle był grzyb w domu. To i tak jest, te domy są na takim mokrym podłożu, że to wilgoć naciąga w górę, ale ciągle ogrzewając i paląc, to wysusza się. Czego by pani potrzebowała obecnie, żeby dom utrzymywać w jak najlepszym stanie? Jakiej też pomocy, a jakie prace są dzisiaj konieczne? Proszę pani, teraz konieczne jest szczyty, obicie szczytów nowymi deskami i obszalowanie tych boków, węgłów, to się węgły nazywają. Tak, bo tam już dziury się robią i zacieka woda i dlatego jest położona blacha na wierzch, bo tu nie można było nadstarczyć tej trzciny, żeby to wszystko utrzymać w takim porządku, jakim się należało to mieć. A blacha jednak chroni. Gdyby miała pani czas, siły, pieniądze, pomoc, jakie prace, takie, ten remont marzeń, co by tu jeszcze musiało zostać? Moim największym marzeniem to jest właśnie te szczyty.
obicie tych szczytów i trochę tam poprawienie tego dachu nad komorą taką, bo ja sam już mam, jak pada deszcz, to jest dla mnie wielkie utrudnienie, bo muszę wszystkie garki, wszystkie wiadra, jakieś wanienki stare podstawiać i tą wodę wylewać na zewnątrz, bo się ciągle tam leje i leje i leje i już jak jest pogoda piękna, to ja nawet mam więcej szczęścia i radości z tego, że nie muszę tego robić. A tak to wie pani, jakiś pesymizm człowieka ogarnia, jak ciągle pada i tą wodę muszę zbierać. No ale już trudno, muszę się z tym pogodzić, tak jest i jest. Utrzymać stary, zabytkowy dom, do tego tak duży i jeszcze połączony z obszerną częścią gospodarczą, to ogromne wyzwanie, także finansowe. Możemy przekonać się o tym tu, w Markusach, ale i na całych Żuławach. Obora, w której za czasów rodziców pani Urszuli stały dwa konie, źrebak, 11 krów, cielaki i świnie, robi teraz smutne wrażenie. Przypomina o tym, że wszystko w życiu mija, a człowiek mimo wielkich chęci i olbrzymiego nakładu pracy czasem nie jest w stanie powstrzymać degradacji tego, co jest mu drogie. Pani Urszula ma nadzieję, że siostrzenica, która kiedyś przejmie opiekę nad domem, będzie w stanie dać mu nowe życie. Wizytę w domu podcieniowym kończymy w sieni przedniej. Przylega do niej niewielkie, bardzo zimne pomieszczenie z zachowanym jeszcze niemieckim kolorem. Przed wojną w okresie lata mieszkał tutaj człowiek, który wypasał krowy. W sieni jest jasno i przytulnie. W ścianie dzielącej sień od czarnej kuchni jest okno. Doświetlało ono wnętrze kuchni. Może wydawano przez nie posiłki, wnoszone następnie do wielkiej izby. To rozwiązanie ma też inny praktyczny wymiar. Widać, co dzieje się w przedniej części domu, w sieni i na podcieniu. Jak bardzo czuje się pani związana z Żuławami? Bo tutaj bardzo. Widać, że rzeczywiście nie jest to przypadkowe miejsce życia. No nie, nie. Zdaje mi się, że najpiękniejsza część Polski to jest tu. Dlaczego? Taki płasko po horyzont? Niektórzy mówią nudno. Proszę pani, no komu nudno, to nudno, ale mnie to się bardzo podoba. Tu jest tak pięknie i zielono. Tu jest zawsze takie dobre powietrze. No i znowu idzie deszcz. Tak pachnie ładnie. To proszę pana, że tak pachnie. Kiedyś jeszcze, jak PGR-y były, to ogromne obszary były zasiewane rzepakiem. I z tego pszczoły korzystają, bo tu są takie... Pierwszy to jest rzepak i kwitnące sady, miód. Drugi to jest lipa, które drogi są obrośnięte lipami przydrożnymi. I trzeci to jest spać, która na liściach spada i pszczoły to pobierają. To jest właśnie z tego tutaj korzysta się. Także dużo ludzi trzyma pszczoły, ale tylko po kilka uli. Czyli Żuławy to nie tylko kraina wodą, ale też mlekiem i miodem płynącym. No tak, no tak, z tego wynika. I pszenicą, proszę pani. No, spichlerz. Tak, no tak, uroku, tak.